nielegalne składowiska, zanieczyszczenia przenikające do gruntu. To działa na wyobraźnię, budząc wiele obaw. Od kilku dni politycy różnych opcji biją na alarm i niektórzy starają się też proponować rozwiązania problemu. Trudno ocenić, czy skuteczne, ale dające szansę na zaznaczenie swojej pozycji w toczącej się debacie. Przedstawiciele ugrupowania Polska 2050 postulują m.in. wprowadzenie systemu kaucyjnego. Paweł Jędrusik. Nielegalne składowiska odpadów to prawdziwa plaga, często odkrywana na nowo w ostatnich miesiącach, a ten fakt wykorzystują politycy różnych partii. Swoje propozycje na rozwiązanie problemu ma Polska 2050 Szymona Hołowni. Po pierwsze, niezbędna jest w pierwszej kolejności inwentaryzacja dokładna, ile tych składowisk mamy i też ustalenie klasyfikacji, które są w najgorszym, najbardziej niebezpieczne dla mieszkańców. Druga kwestia to jest dokładne zabezpieczenie nadzoru prawidłowości utylizacji tych odpadów. I trzecia, zdaniem Polski 2050, to wyznaczenie podmiotu, który będzie miał narzędzia prawne i finansowe do realizacji tych zadań. Oprócz tego politycy chcieliby, aby wprowadzony został system kaucyjny dla firm prowadzących tego typu działalność. Ta byłaby zabezpieczeniem na wypadek problemów. Bo dzisiaj więcej tych składowisk jest dzierżawionych, później słupy są podstawiane. I mamy oto efekt w Polsce jakiegoś domina. Tydzień temu to, co się stało w Zielonej Górze, 3 dni temu w Płocku. Nie wierzymy chyba, że to są jakimś dziwnym trafem, samo się to robi. W problemie śmieci jesteśmy ciągle w fazie propozycji i przyglądając się całej sprawie, można powiedzieć, że choć kampanijny wyścig jeszcze oficjalnie się nie zaczął, to w tym temacie zaczęła się już walka o pole position.